Dzień dobry Państwu, witam Państwa, panie i panów bardzo serdecznie na naszym panelu pod tytułem Trójkąt Weimarski kobiet biznesu. Kilka osób pytało mnie przed wejściem do sali, w jakim będziemy rozmawiać języku. Będziemy rozmawiać w języku polskim. Mamy jedną, Radio Talk FM powiedziałby, gościnie z zagranicy, panią konsul generalną Republiki Federalnej Niemiec, Kornelię Piper. Tutaj Kornelia Piper, odpowiedzialną za Polskę Południową, i pragnę Państwa poinformować, że Kornelia po prostu mówi fantastycznie po polsku. Proszę mi pozwolić przedstawić uczestniczki i uczestnika naszego panelu. Katarzyna Byczkowska, prezeska BAS Polska. Witamy serdecznie. Monika Constant, dyrektorka generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, po mojej lewej. Agnieszka Olenderek, członkini zarządu do spraw finansów, zakupów i IT Volkswagen Poznań. Kornelię już przedstawiłam. No i śmiałek w tym naszym gronie, Rafał Rudziński, prezes Bosch Polska. Przyznam się, że zaprosiłam Rafała, bo pomyślałam sobie, że temat, o którym będziemy rozmawiać, nie jest tak zupełnie do końca kobiecy. To znaczy, on też jest kobiecy, ale chyba już dość dyskusji o kobietach w gronie kobiet, ponieważ uważamy, że to, o czym będziemy dzisiaj mówić, a mianowicie o zmarnowanym potencjale połowy polskiego społeczeństwa, nie tylko polskiego, to jest temat dużo szerszy. Ale zanim porozmawiamy o gospodarczym kontekście naszego spotkania, ponieważ całe EFNI jest poświęcone Trójkątowi Weimarskiemu, 30 lat Trójkąta Weimarskiego. Ja tylko dodam dla tych z Państwa, którzy są urodzeni po 1991 roku, że Trójkąt Weimarski to była taka polityczna inicjatywa polsko-francusko-niemiecka. 28 sierpnia 1991 trzech ministrów, Krzysztof Kubiszewski, Hans-Dietrich Genscher i Roland Dumas, założyli Trójkąt Weimarski. Wtedy miał bardzo prosty cel. Chodziło o to, żeby spiąć Europę po okresie zimnej wojny, te dwie części, tą gorszą wschodnią i tą lepszą zachodnią, wolny świat, żeby utorować Polsce drogę do Unii Europejskiej. I właściwie ten cel polityczny został osiągnięty po tych 30 latach. Natomiast teraz mamy na EFNI nowe otwarcie i zastanawiamy się, czy ten Trójkąt Weimarski to jest tylko, jak ja dzisiaj powiedziałam rano na panelu, a nice idea from yesterday, czy to jest też jakiś koncept for tomorrow. Ale zanim o tym porozmawiałam, chciałabym poprosić Kornelię Piper, ponieważ ona jest inicjatorką tego pomysłu. I chciałam cię zapytać, skąd miałaś ten pomysł, żeby w czerwcu 2018 roku zaprosić parę kobiet, ja miałam przyjemność być wśród nich, do Gdyni. Był czerwiec, piękna pogoda, nie tak jak dzisiaj w Sopocie. I powiedziałaś, dość tego, teraz zakładamy Trójkąt Weimarski kobiet. We establish the Weimar Triangle of Women. Naszej, thank you. Drogi Ewie Jakubowna-Fołęckiej, bo ona zaprosiła nas na ten panel, a to był twój pomysł, droga Ewo. To trzeba podkreślić. Pytanie, jakie były moje pobudki powołania Trójkątu Weimarskiego kobiet w lecie w 18 roku. Muszę powiedzieć, że widziałam działalności polskich kobiet w społeczeństwie obywatelskim i byłam bardzo fascynowany i myślałam sobie, dlaczego nie stworzyć synergię między polskimi, niemieckimi i francuskimi kobietami w Europie. Ja myślę, że dzisiaj Europa potrzebuje coś takiego, jak to powiedzieć, jak odnowienie, świeży wiatr.
nowe pomysły, nowe idee. I my wszyscy wiemy, że kobiety w naszych państwach należą do najlepszych wykształconych osób. We wszystkich zespołach są reprezentowane i w polityce też. Niemcy mieli to znaczy do dzisiaj jeszcze mamy panią kanclerz. Następny kanclerz będzie oczywiście mężczyzną, ale ja wiem, że nowa koalicja, która właśnie ma swoje rozmowy koalicyjne, nawet znowu mówią o kobietach na ważnych stanowiskach, co do Bundestagu, nawet co do państwa. Ale zobaczymy. Ja myślę, że my jako kobiety mamy po prostu odpowiedzialność angażować się w Europie. Europa potrzebuje nas. To jeżeli ja patrzę do Brukseli, do polityce wykluczący może Ursula von der Leyen, ale przede wszystkim widzę, że mężczyźni mówią, i mają swoje stanowiska i po prostu brakuje mi tych silnych, wysoko kwalifikujących kobiet na tych stanowiskach. I ja chciałam porozmawiać ze wszystkimi kobietami właśnie w tym trójkącie weimarskim, jak możemy się więcej angażować, jak możemy debatować, jakie mamy wspólne cele co do tej Europy, co możemy jeszcze zrobić. Oprócz tego muszę powiedzieć, potrzebujemy oczywiście takie bardzo ambicyjne, atrakcyjne cele w Europie. Ja myślę, sytuacja, którą dzisiaj mamy, bardzo mi się nie podoba. Bardzo ważne jest mówić na temat oczywiście naszych wspólnych praw, naszych wspólnych wartości w Europie. Ale myślę, nie możemy zapominać o innych celach. Ja myślę, że bardzo ważne jest, że mówimy o przyszłości młodych kobiet w Europie. Tak, bo my chcemy, że Europa staje się atrakcyjnym kontynentem dla młodych ludzi. Ja myślę, że specjalnie dla młodych kobiet szczególnie państwa, które tu siedzą, bardzo się angażują. Biznes ma dobre pomysły. My w Niemczech mamy, ja mam właśnie gościa tutaj w Sopocie, też jest na EFNI, nasz prezydent pracodawców Niemców, to jest największe stowarzyszenie gospodarcze w Niemczech, PDA nazywa się, dr Tulga. On mi opowiadał, jako szef przemysłu metalurgicznego, zorganizował coś takiego jak Girls' Day. To znaczy zorganizował takie ciężarówki, które jechali do szkół, żeby pokazać młodym dziewczętom, młodym uczennicom, że techniczne zawody są bardzo atrakcyjne i można dużo zarabiać właśnie w tych zawodach. Ja myślę, że to jest fantastyczny pomysł też dla Polski. I dlatego i we Francji to samo. Myśmy produkowali Monika, droga Monika, taki wspaniały mały film had, o przyszłości produced about the future of young women, students, and L'Oréal showed their activities within their team to be an attractive team for young women. So I believe we need to exchange these ideas, the experience, what else can be done
możliwości zorganizować dla kobiet w Europie. Attractiveness in terms of possibilities in Europe for young women. We are convinced that this is true, You said that business has good ideas, because in the morning we had a panel and we discussed that to solve problems, to have green transition, business must talk to politics. Chciałam powiedzieć tak, no byłoby fajnie, żeby tych kobiet było więcej i w Brukseli, it would be great to have more women in business in Brussels and in other areas. Muszę was rozczarować, że nie ma na świecie kraju, gdzie panuje niestety. Equality, gender equality. Global Gender Gap, to jest taki indeks according to Global Gender Gap, published by Economic Forum in Davos. It covers 144 countries. Poland ranks 39. So it's not fantastic. Ten indeks obejmuje takie wskaźniki, to znaczy dostęp kobiet do gospodarki, do życia politycznego, do edukacji i do usług zdrowotnych. I niestety największy ten tak zwany gender pay gap, czyli ta luka płacowa między kobietami i mężczyznami, jest w dwóch sektorach. W polityce i w gospodarce. Czyli tam, gdzie jest władza, i tam, gdzie są pieniądze. Where we have power and we have money. I teraz w Polsce ta luka płacowa jest powiedzmy 8%, w Niemczech jest większa, we Francji około 15%. Teraz po tym, jak Kornelia miała tą inicjatywę Trójkąt Weimarskich Kobiet, to ja się cały czas zastanawiam z takim zawołaniem, że właśnie powinno być więcej, bardziej słyszalny ten głos kobiet właściwie we wszystkich sektorach. Pomyślałam sobie, co my możemy zrobić jako biznes. What can we do as business? I rozmawiałam z Moniką, czyli z polsko-francuską izbą, z polsko-niemiecką izbą przemysłową. Doszliśmy do wniosku, że nie zlikwidujemy tej gender pay gap, tej luki płacowej, dopóki kobiety będą wybierały gorzej płatną pracę w gorzej płatnych sektorach. Czyli właśnie paid jobs nie tam, gdzie jest władza i nie tam, gdzie są pieniądze. Not where the money is and jak not minister Czarnek mówi o cnotach niewieścich, to ja mówię, cnoty niewieckie są takie, że my chcemy więcej władzy i więcej pieniędzy. So the virtues are, we want more money and we want more power. I zaczęłyśmy się zastanawiać, co biznes może zrobić, co nasze firmy, bo my jesteśmy czy BASF, czy Volkswagen, czy Bosch, czy Mercedes. Jesteśmy tak zwanym multinationals, mamy wpisane na chorągwie diversity, że diversity is good for business i tak dalej. No ale co konkretnie? No i teraz się okazuje, że nasze firmy mają pomysły, jak przekonać kobiety do persuade women lepiej płatnych sektorów, tak zwanego STEM, czyli science, technology, mathematics and engineering professions. Teraz bym chciała bardzo, bardzo konkretnie zapytać przedstawicielki i przedstawicieli tych firm, jakie, kochani, macie konkretne programy, które wspierają kobiety, żeby wejść na ten rynek. Bo kobiety i dziewczyny mają taką psychologiczną blokadę na zasadzie, no ja się do tego nie nadaję. Women usually say, no, this is not my thing. Technika, 4.0 revolution, IT, technology, this is not my thing. I ostatnie słowa pro domo SUA, w fabryce Mercedesa, którą zbudowaliśmy w Jaworze, wszyscy nas straszyli, że nie będziemy mieć pracowników. Postawiliśmy na aktywizację zawodową kobiet. I podczas, kiedy Mercedes ma w swoich 32 fabrykach na świecie średnio 15% kobiet, w Jaworze w Polsce na Dolnym Śląsku mamy w produkcji 41%. Ale to nam nie spadło z nieba. I teraz chciałabym zapytać, Kasia, zacznę od ciebie, od mojej very left. Jaki BASF ma pomysł na konkretne wspieranie kobiet przy wejściu na rynek pracy? Zaczynamy od tego, co mówiłaś, Ewa, o postrzeganiu przemysłu, chemical industry. To zawsze się kojarzyło z czymś takim nie dla kobiet, tak? To jest trudna praca, to jest fabryka, produkcja chemiczna. Jeden z pomysłów, który mieliśmy w zeszłym roku, który się nazywa Chemia jest kobietą. I taką kampanię wspólnie z Forbes Women stworzyliśmy po to, żeby pokazać kobietom młodym, że te stereotypy już ich nie ma, tak? To znaczy generalnie, że ta chemia to jest też dla kobiet i że te zawody, które kiedyś
kiedyś mówiło się, że to takie dla mężczyzn, na wszystkie zawody, no również dla kobiet. Nie chodziło tylko o te stanowiska najwyższe, menedżerskie, ale również pokazywać mi kobietę na wózku głowym, kobietę gdzieś tam, która się spina i to już jest osiągalne. Także to taki główny program, żeby zachęcić właśnie te młode dziewczynki, żeby pokazać, że ta prawda w tej chwili, nawet w fabryce, to już jest zupełnie coś innego niż było. I że to jest fajne, i że dziewczyny się cieszą, i naprawdę się cieszyło dużo, znaczy my się z tymi zdziwili, tak patrzę na koleżankę, która tu jest z inicjatorką tego programu, bo to był taki wielki odwzór tego. Jak się nazywał ten program? Chemia jest kobietą. Chemistry is a woman. That was a program. Z tymi dziewczynami, these were interviews with young women. Robią te, wykonują te takie typowo, doing, te stereotypowo męskie zawody, bo jeżdżą wózkiem widłowym po fabryce na przykład. To chodziło o takie dziewczyny właśnie work. W takich nietypowych zawodach. I ta kampania była takim sukcesem, że robimy już trzecią. Teraz pokazujemy kobiety nasze, które za granicą pracują również w fabrykach w Niemczech. Women in Germany, bo jakby ludzie to czytają, chcieliby więcej się dowiedzieć. Pierwszym takim krokiem to jest aktywizacja młodych kobiet i pokazanie, że ta branża, która stereotypowo jest męska, to wcale tak nie jest. Że kobiety również mogą, że się sprawdzają i że jest fajnie, że się podoba. No świetnie, ale ja cię muszę rozczarować, bo na przykład w Polsce w Jaworzu w ogóle nie ma wózków widłowych. Są takie automatyczne wózki, które się tam pomykają, więc musimy chyba następny krok zrobić. Ale przykład dobry, prawda? Ale to jest dobry przykład. There's also the laboratory, lots of things. So, so it's a media campaign in order to unblock women, for them to believe and to want to work in these sectors. Okay, chemistry is a woman, Agnieszka. How is it in the automotive industry, which is not female dominated? Ja po pierwsze też bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu, like bo też uważam, że ten aspekt w tej chwili jest bardzo ważny i statystyki, które przytoczyłaś, nie są na pewno zadowalające. Z naszego punktu widzenia, jako firma, procesy rekrutacji, to co zauważyliśmy, to jest to, że kobiety, które wchodzą na rynek pracy, bądź też wracają na ten rynek pracy, potrzebują impulsu. I to może być impuls z jednej strony od rodziny, od najbliższych, ale nie zawsze rodzina i najbliżsi ten impuls dają, bo jednak mimo wszystko cały czas istnieją te stereotypy płci. W związku z tym, ja uważam, że biznes ma za zadanie has its work laid out for it to give these impulses. I'd like to ask you about concrete measures here. So now I'm talking about a program which was called Women's Day, which was an impulse, which we organized as an open door formula for women who would want to work in our company, where people from our direct environment were invited to this open door meeting and they had a chance to talk to female managers and take part in micro training sessions, to talk to labor consultants, to demythicize this idea and to induce women to work in the automotive industry. Was that a one-off? Yes. Because there's no need right now, but we had another campaign. It was Girls' Day. And what we noticed now, you asked about this issue of technological professions. Recently, and I'm happy to say that the patron classes where we train our future employees in terms of professions of the future. In 2019, the best person in terms of professional training was won by women. So this shows that what we do is bring real results, because these women need an impulse, as I said, but when they manage to achieve this, they need to be appreciated, to be rewarded in order to encourage other women, other girls to go the same way. We all need appreciation, men and women.
Żyjemy w świecie WUKA, prawda? W takim świecie niepewności, nieokreśloności. Znalazłam taki cytat, żebyś miał trudniej na początek. Cytat jest literacki z Ryana Kiplinga. Kobiece zgadywanie jest o wiele dokładniejsze niż męska pewność. True than men's bardzo dziękuję ci knowledge. Za większość myślała, że to będzie jakiś kontrze, ale zdecydowanie nie. Moja kobieca natura pozwala mi się dobrze tutaj czuć. Natomiast rzeczywiście mieliśmy się trochę rozmawialiśmy o tym. Myślę, że w dalszej części panelu porozmawiamy może o powodach, dlaczego jest taka sytuacja, bo to jest chyba ważniejsze niż rozmawianie o tym, co nie, dzisiaj rozmawiamy tylko o solutions, tylko o diagnoza już jest postawiona. Nie, nie jest postawiona, bo wdrażanie solution bez diagnozy może leczyć na katar, a być chorą na raka. I to jest duży problem. Najpierw chyba trzeba mieć diagnozę i porozmawiać, żeby wprowadzić dobre solution. Bo możemy się licytować na cyfry, dałaś mi challenge. U nas jest 40, nie 41, ale jesteśmy też bardzo informatycznym koncernem, nie tylko technologicznym i kadra zarządzająca ponad 30%. Ale jak znajdujecie te kobiety, jak je zachęcacie? To, że mamy programy na przykład miękkiego wejścia do pracy, czyli młode mamy, które chcą wrócić do pracy, mają zupełnie łatwą ścieżkę wejścia do pracy, bardzo elastyczne podchodzenie, kilka, wydłużony okres dowolnego kształtowania czasu pracy, skróconego czasu pracy, płatnego pełniej. To są takie rzeczy, które wydają się podstawowe. Mamy też jeden z mentorek naszych, prowadzimy program mentoringowy dla pań, które chcą wrócić po dłuższej przerwie do pracy. Jest to już trzecia edycja, z tego co pamiętam, prowadzenia mentoringu pań, które wracają nie tylko po macierzyńskim, ale nawet z jakichkolwiek powodów też rodzinnych po długiej przerwie. I to są rzeczywiście tematy, o których rozmawiamy, gdzie panie nie w wieku 50 lat pierwszy raz przychodzą do pracy. I dlatego mówię, że tą diagnozę warto porozmawiać i mniejszy widzę problem w koncernach wielkich, które mamy, tak jak powiedziałeś, się zestandaryzowane podejście. U nas nie ma czegoś takiego jak salary gap. My patrzymy kandydat z kandydatem, liczą się kompetencje i ja się nie martwię o to przy firmach naszego pokroju. Natomiast aktywizacja powinna być troszkę zacząć się od zmiany światopoglądu w regionach, nazwę to tak, lub mniejszych ośrodkach. I to jest to, co ja mówię, że powinniśmy troszkę pomyśleć szerzej, jak biznes uwaga rozmawia z polityką, albo jak polityka chce słuchać i czy chce słuchać biznesu i czy te panie chcą przychodzić do tej pracy, bo my możemy otwierać drzwi i mówić, że nawet płacimy więcej, tylko jeżeli nie będzie kandydatek, to ja nazywam to diagnozą. Zapytajmy się, dlaczego pani na wiele zawodów jest za mało przychodzących. Ty mówisz, jakie rozwiązania przyszły do firmy technologicznej. Ja się pytam, dlaczego w czasie rozmów kwalifikacyjnych zgłasza się tylko jedna kandydatka i nie chce poznać naszych warunków pracy, chociaż my o nich akurat w ogłoszeniach mówimy. One są różne dla wszystkich. To, dlatego mówię, rozwiązania koncernowe to jest jedno. Troszkę warto porozmawiać, co leży u podstaw, żeby dać dobrą diagnozę. Ale muszę się usprawiedliwić, muszę ci wytłumaczyć, dlaczego nie chciałam mówić o diagnozie. Byłam dzisiaj na dwóch spotkaniach takich networkingów kobiecych i chciałam uniknąć takiego narzekania, słuchajcie, bo mniej więcej wiemy, dlaczego kobiety mają tak, jak mają. Tak jest świat urządzony od 5000 lat. Dla starożytnych Egipcjan kobieta była tylko maszyną, która produkuje dziecko, nawet nie była rodzicem. Święty Paweł w II wieku naszej ery mówił, że kobieta ma milczeć w zgromadzeniu. Napoleon mówił, że kobieta jest jak drzewo owocowe dla... Przepraszam, Napoleon akurat, bo francuskie. Jak drzewo owocowe dla ogrodnika, to znaczy ma rodzić, a jak nie rodzi, to właściwie można ją zostawić. Ja nie chcę mówić o tych setkach lat, gdzie po prostu kobiety nie miały praw, bo naprawdę prawa mamy dopiero wyborcze pełne, moje drogie panie i panowie, od 1918 w Polsce, we Francji dużo później, prawda? Więc ta diagnoza, musielibyśmy przytaczać...
te kulturowe, społeczne, biologiczne. No kiedyś było tak, w wieku pary i maszyn parowych, kiedy praca była ciężka, trzeba było mieć muskuły, prawda? Przemyśle 4.0 u ciebie w Boschu czy u mnie w fabryce, 50-kilogramowa blondynka może obsługiwać 5-tonową maszynę, czyli jakby technologia pomaga kobietom. Natomiast żeby te wszystkie psychologiczne te stereotypy, prawda, że kobiety się nie dają na przywództwo, bo są historyczne, nie za bardzo empatyczne. Zawsze jesteśmy albo za małe kobiece, albo za bardzo kobiece. Mężczyzna jest oceniany za potencjał, a kobieta za ciężką pracę, prawda? Strasznie dużo jest tych takich rzeczy. No, kiwasz głową, a ja cię byłam na spotkaniu z dwoma networkami i to są te przyczyny, prawda? Jak to ktoś kiedyś powiedział, praktyki nie zmienisz. Ta historia jest za nami, ale my żyjemy tu i teraz. No poczekaj na pytania sali. Ale pierwsze jest pytanie. Myśmy zrobili pewną ankietę, to pytanie też do sali. Kto rzeczywiście pani się zapytał, czemu tak jest? Oj, jest bardzo dużo badań na ten temat. Ale jakie z tego mamy wnioski? To zaraz zapytamy, bo ja teraz chciałam zapytać Monikę w takim razie. Proszę, tak? Rozumiem, że ja też mogę tutaj wylistować wszystkie, wymienić wszystkie te inicjatywy, ale faktycznie ad vocem mnie się wydaje, że musimy spojrzeć na ten temat jakby dwutorowo. Z jednej strony faktycznie mamy tą historię, od niej nie uciekniemy i można się zastanawiać, jak to jest, że w Polsce te prawa wyborcze kobiet zostały nadane wcześniej, a do tej pory nie doczekaliśmy się jakichś odgórnych ustaleń dotyczących tego, ile kobiet powinno czy nie powinno zasiadać w zarządach i tak dalej, coś co we Francji, w kraju, w którym w sumie najpóźniej zostały przyznane prawa wyborcze, już się zadziało i już widać tego efekty, dlatego tam faktycznie w tych dużych firmach, które są do tego zobligowane, już jest około 3 czy 5% kobiet, które zasiadają faktycznie w zarządach. To pokazuje, że jeżeli trzeba, to można do tych celów dojść. Więc z jednej strony myślę, że to jest kwestia tego, co należy zrobić, żeby faktycznie być może dojść, nawet stosując odgórne zalecenia, a z drugiej strony, nawet jeżeli będą odgórne zalecenia, ale nie będzie woli, to jest właśnie to pytanie, dlaczego kobiety nie chcą. I nie będzie tych wszystkich działań, o których my tu teraz opowiadamy, czy one będą przygotowane przez państwo, co na razie się nie dzieje, czy one będą proponowane oddolnie przez firmy, które mają być może większą świadomość. Widać zresztą, że tak naprawdę ten trójkąt weimarski kobiet i mężczyzn, on lepiej funkcjonuje tak naprawdę w biznesie chyba niż w polityce. Więc jeśli nie będzie zarówno tych odgórnych działań, jak i tych oddolnych inicjatyw, które powodują, że zmieniamy świadomość, to myślę, że nie spotkamy się po środku i nie będzie tak, że będzie można tutaj mieć 2,5 kobiety i 2,5 mężczyzny, czyli dokładnie porówno, że tak powiem, prelegentów na jakichkolwiek spotkaniach, bo najczęściej jest tak, że więcej jest jeszcze mężczyzn. Ale faktycznie tych inicjatyw jest sporo i ja chciałam bardzo podziękować jeszcze raz Corneli Piper, która dała nam tę możliwość, żeby dołączyć do tej inicjatywy. My już od wielu, wielu lat promujemy w ramach naszego Komitetu CSR-owego przy Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej te wszystkie działania, które promują wszystkie inicjatywy wspierające kobiet. My zresztą już zastanawiałyśmy się ostatnio chyba od 9-10 nawet lat. Mamy tak zwane spotkania Klubu Kobiecego Biznesu i to są spotkania, które są niesamowite, ciągle potrzebne. To pokazuje, że ile by tych spotkań nie robić, to nadal jest potrzeba. Dlaczego? Dlatego, bo kobiety cały czas mówią, że potrzebują dwóch rzeczy. Inspiracji, uczenia się, dzielenia doświadczeniami, a z drugiej strony tworzenia sobie pewnego networkingu. Bez tych obydwu aspektów okazuje się, że kobiety czują się słabsze, czują się niedoceniane. Więc inicjatywy takie jak te, które są proponowane przez firmy niemieckie, tutaj sobie zapisałam kilka z tych inicjatyw, obok nas toczy się, czy za chwilę zacznie się toczyć spotkanie, które prowadzi L'Oréal. Ja zapraszam Państwa, żebyście uciekli po naszym oczywiście spotkaniu, absolutnie nie wcześniej, i poszli, dowiedzieli się, jak L'Oréal już od wielu, wielu lat prowadzi program Women in Science i wspiera kobiety, które chcą, próbują znajdować na różnych stanowiskach, zarówno magisterskich, doktoranckich, habilitowanych, jak zachęca je, żeby one rozwijały się w naukach ścisłych. Orange proponuje różnego rodzaju programy, pewnie tutaj też była o tym mowa, które na przykład powodują, że kobiety mogą
być wyłączone z tego wykluczenia cyfrowego. To jest właśnie trochę to, o czym Pan mówił, to znaczy często czy młodsze, czy starsze kobiety po przerwie w pracy, czy nie, one chcą zmienić na przykład swój profil, chcą wrócić do pracy i okazuje się, że brakuje im pewnych kompetencji cyfrowych. I dzięki właśnie rozwiązaniom Orange'a kobiety mogą przejść przez ten kilkutygodniowy program nauczania i wrócić być może łatwiej na rynek pracy. To jest niesamowicie ważne, kiedy kobieta czuje się silniejsza, kiedy nie ma wrażenia, że jest gorsza od mężczyzn, jak dużo jest w stanie dokonać. BNP, za chwilę mi a ja tak sprytnie tobie zabrałam mikrofon. To był sposób. BNP proponuje również na przykład program Agro na obcasach. Dla kobiet często się zapomina o tym, jak wiele kobiet pracuje w agro biznesie. I one również są wspierane. Mamy również Champions of Change, które tutaj propaguje właśnie to zmniejszanie luki płacowej, bo ona cały czas istnieje. Być może są firmy, które działają tak, żeby ta luka była jak najmniejsza, ale ona cały czas istnieje. Tutaj wypisałam sobie Veolia z liderkami. Veolia to jest jedna z niewielu firm, które ja obserwuję, która ma chyba na 8 firm w grupie 4 w tym momencie mają prezeski kobiety. A jak Państwo wiecie, często kobiety są na tych wysokich stanowiskach, ale niekoniecznie na tych najwyższych, więc chwała dla Veoli, Sanofi, które ma również taki program Gender Balance, Sodexo SheWorks, który również właśnie wdraża kobiety i pozwala im zmienić trochę swój profil. Więc mogłam to sobie wypisywać, ale obawiam się, że Ewo, rozumiem, mój czas powoli się kończy. Więc dobrze, że tych programów jest wiele, każdy z nich jest inny i tak naprawdę to, co my teraz w ramach francusko-polskiej Izby Społecznej chcemy robić, to jest właśnie dzielić się i powodować, żeby Orange, żeby z programu Orange mogło korzystać osoby, które niekoniecznie jakby w ramach Orange funkcjonują, czy które załapały się na ten dotychczasowy program, że jeżeli ktoś chce skorzystać z tego projektu shadowingu Sodexo, to niech skorzysta, niech dowie się, jak funkcjonują różne zawody, które do tej pory wydają się właśnie być typowo kobiecymi zawodami, na przykład właśnie związanymi z utrzymaniem technicznym budynków, które mogą świetnie być wykonywane również przez kobiety. Więc chcemy, żeby te programy były coraz bardziej rozbudowywane. So we want these programs to grow. No bardzo dziękuję. Zastanawiam się, dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze. I wonder why it's so bad if it's so good. Bardzo dobrze, że są to programy. Może ja tylko uzupełnię jeszcze, bo mamy w naszym trójkącie weimarskim kobiet biznesu. No to będę odsyłam Państwa na stronie LinkedInu, bo my na razie nie mamy żadnej biurokratycznej organizacji. To jest inicjatywa Corneli. Zrobiłyśmy sobie profil na LinkedInie i tam zapraszamy wszystkie firmy, które mają jakieś projekty aktywizujące kobiety. I teraz odniosę się do jednego Twojego wątku. Jest bardzo ważne, żeby kobiety były na tych ważnych stanowiskach. Natomiast mi się wydaje, że pomału już przez taki czas to jest ważne, ale dla mnie to nie jest najważniejsze, bo Wy jak tutaj siedzicie, to Wy jesteście już dziewczynami, kobietami sukcesu. Natomiast ja ciągle myślę o tych kobietach, o tych młodych dziewczynach, w tym moim Jaworze, Borkowie, nie wiem, Zielonej Górze, które nie mają tych role models. Jak ja rozmawiałam z 16-letnimi uczennicami w Jaworze i pytałam się, jakie mają program na życie, no to albo chciały pracować w sklepie, albo jedna mi powiedziała, że ona chce powiększać usta. Więc powiedziałam, że to może nie jest najlepszy pomysł, jak tutaj blisko twojego domu powstaje fabryka 4.0, może by na przykład w tej fabryce zobaczyć, czy nie ma jakiegoś fajnego zawodu. Więc to są te role models. I dlatego nasz projekt jest trochę inny, ten Girls Go Technology. Odsyłam was na stronę, bo to nie jest jeden day. To nie jest jedno spotkanie, tylko to są od 4 lat warsztaty dla uczennic szkół średnich. Je zapraszamy raz w miesiącu i robimy im warsztaty programowania, robimy power speech. Jesteśmy z nimi w kontakcie przez 6-7 miesięcy. Potem robimy ewaluację i to naprawdę serce rośnie, jak one mówiły, no nie widziałam dla siebie w ogóle tutaj jakiejś możliwości w tym Jaworze, 25-tysięcznym mieście. A teraz widzę, że ja w ogóle mogę robić rzeczy, o których nawet nie myślałam, że mogę. Więc jakby dla mnie to jest ten punkt ciężkości. Uzupełniającą, bo my się zajmujemy dziewczynami z liceum, ze szkół średnich. Siemens ma inżynierki 4.0, czyli jakby ma dziewczyny, które albo chcą studiować na Politechnice, albo które już studiują i je wspierają. I L'Oreal, o którym wspomniałam,
wspomniałaś, ma jakby stopień wyżej i to są te fantastyczne granty dla kobiet naukowczyń, dla kobiet w nauce, dla biznesu. Ale chciałam wrócić krótko do polityki. Zamiar, ja myślę, że skończymy jakoś 15 minut wcześniej, żeby Państwu też oddać jeszcze głos. Kornelia, chciałam Cię zapytać, bo Niemcy będą mieć problem po 16 latach Angeli Merkel. Słyszałam taki dowcip, że siedmioletni chłopiec mówi: mamo, mamo, dlaczego ja nigdy nie mogę być nie zostanę kanclerzem? A mama mówi: jak to, jak będziesz się dobrze uczył, to zostaniesz. A on mówi: no ale nie jestem kobietą. Mom says, if you study well at school, you will be. And he says, naprawdę, I can't because I'm not a woman. Co do rekrutacji kobiet do parlamentu albo do rządu. Teraz będziemy mieć bardzo nowoczesny rząd, muszę powiedzieć, bo celem tego nowego rządu będzie postęp, będą nowe technologie, będzie innowacja i myślę, że nawet kobiety właśnie w tej grupie koalicyjnej też mają bardzo ważny głos. Ostatnio myśmy nawet dyskutowali w parlamencie. Ja często też zapraszam do Polski panią prezydent Rita Süssmuth, która była pierwszym prezydentem Bundestagu w 90-tych latach. Ona po prostu mówi, że ja zgadzam się, my w polityce, w parlamencie, w Bundestagu i w innych parlamentach lądów potrzebujemy parytet. Potrzebujemy parytet w konstytucji, to znaczy, bo mamy problemy ciągnąć kobiety do polityki, no w ogóle jest oczywiście ciężko, polityki kogoś wciągnąć. Tak jest. Ale chodzi o to, że kobiety są potrzebne oczywiście w polityce, bo oni mają inne myślenie, oni mają inne pomysły, jak już powiedziałam, i bardzo ważny jest ten parytet. Ja wiem, że we Francji istnieje coś takiego, a my dyskutujemy teraz, czy nie wpisać coś takiego, takiego paragrafa do konstytucji. O czym dyskutują nie tylko kobiety, oczywiście też mężczyźni. W momencie mamy jeszcze problemy, bo są tacy prawnicy, którzy mówią, nie nadaje się to do konstytucji, to może nie pasuje, bo inne prawa są ograniczone, na przykład prawa wyborczego jest ograniczone przez prawo parytetu, ale myślę, że takie dyskusje są bardzo ważne, bo ja nie zgadzam się na ten argument. Ja słyszałam tutaj ze strony biznesu znowu, nie ma kandydatek, dosyć kandydatek dla technicznych zawodów albo dla zawodów, gdzie że człowiek ma pensję powyżej średniej. Nie zgadzam się z tym. Ja myślę, że jest dosyć kandydatek, tylko oni potrzebują, jak już mówiłeś, impulsy. Tak, oni potrzebują impulsy. I dlatego to będzie bardzo ważne w polityce, żeby też będą takie programy mentoringowe, żeby będą takie ofensywne, mówmy, takie ofensywne promocje dla kobiet, żeby się angażować. I to nie jest inaczej jak w biznesie. Myślę, że mamy ten sam problem. Ale jeszcze raz chciałam wrócić, przepraszam, do diagnozy. Myślę, że to też jest ważne, że pan ma rację. Bo jeżeli patrzę w moim własnym kraju, że na zachodzie Niemiec brakuje tyle żłobek i tyle przedszkoli,
że matki, które są wysoko kwalifikowane, nie mogą iść do pracy, nie mogą się angażować w wieczornych godzinach, też społecznie nie mogą się angażować, politycznie nie mogą się angażować. Oczywiście do tego należą lepsze warunki co do edukacji dzieci, co do opiekowania dzieci. I to muszą być dobre szkoły, dobre przedszkoły. I chodzi też o to, że potrzebujemy dobrych nauczycielek, dobre nauczycielki, nauczycielów, którzy dobrze zarabiają. Dlaczego w tych zawodach, w szkołach, w przedszkołach, też w Polsce, nauczyciele i nauczycielki za mało zarabiają? To nie jest dobrze. To się wiąże też z jakością wykształcenia naszych dzieci, to się wiąże też z wykształceniem dziewcząt i kobiet, które mają w przyszłości też swoje ambicje. Absolutnie podpisuję się dwoma rękami. Jeżeli nie ma kobiet w polityce, to w polityce nie ma tematów kobiecych. Chociaż, czy wychowanie dzieci, czy edukacja, to jest kobiecy temat? Właśnie o to chodzi. To nie jest kobiecy. Przecież to jest temat społeczny, a nie kobiecy. Kochani, ja mężczyzn. I w ogóle pandemia nas cofnęła w ogóle o 50 lat. Okazuje się, że kobiety, które mają dzieci i mężczyzn, w pandemii, w pandemii pracowały średnio 5 godzin dłużej niż przed pandemią. A nieodpłatna praca kobiet w domu na całym świecie jest warta 3 razy tyle, ile warta w całej branży technologicznej. Dlatego jak Rafał Rudziński mówi, że porozmawiajmy o diagnozach, to ja mam 10 stron. Różnych powodów. Nie wiem, ci z Państwa, którzy mają córki, nie wiem, jakie one są z matematyki, ale ostatnio wyczytałam na przykład, że jeżeli jest klasa druga, trzecia, bo wtedy się kształtują jakby takie bardziej postawy wobec życia. Jeżeli jest nauczyciel i uczy w klasie koedukacyjnej matematyki i jest jakieś trudne zadanie, dziewczynka rozwiązuje głowi się i chłopiec rozwiązuje głowi się, nauczyciel lub nauczycielka, i to jest, proszę zobaczyć, jaki to jest social bias, do tego chłopca podchodzi i stara się go naprowadzić na rozwiązanie. Uczy go myślenia, podchodzi, to są wyniki badań, podchodzi do dziewczynki i mówi, jaki ma być wynik. A wiecie dlaczego? Bo antycypuje, że dziewczynka ma mniejsze zdolności matematyczne. To jest dramat tej edukacji, tak? I dopóki będziemy mówić, że edukacja to jest sprawa dla kobiet, co chciałeś powiedzieć? No chyba też coś byśmy powiedzieli chętnie. We could say more about it. Ewa, to co opowiadasz i bardzo ci dziękuję za uznanie. Thank you very much for that. To co mówisz o wielu stronach i choćby ten przykład ze szkoły, to są fakty, a nie przyczyny. These are facts. Bo przyczyną jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ten nauczyciel tak zrobił. Why? I dopiero wtedy można postawić diagnozę. Ty opisałeś fakt. Faktem jest historia Greków, faktem jest prawa wyborcze. To są fakty. Rights, natomiast później history, potrzebujemy diagnozę, dlaczego pewne but rzeczy się nie zmieniają. I powtórzę. Why some przykład akurat dobrej opieki małego good, dziecka jest rozwiązaniem na pewien problem, gdzie naturalną rzeczą jest, że matka dziecko wychowuje. Tak w wielu rodzinach jest. Możemy dyskutować też o... Ale właśnie to nie jest naturalną rzeczą, słuchaj. To jest naturalną i tutaj rzeczą. Zaczyna się nasza niezgoda. To jest naturalna rzecz. Ja nie wytrzymuję. Emocje mnie poniosą. No, rozumiem. To jest naturalna rzecz, która przez jakieś generacje została zbudowana. Czy my się z nią zgadzamy, czy nie, to jest inna sprawa. Ale dzisiaj takie są fakty. Stereotypy, czy nie stereotypy, tylko fakty też masz takie, że my rozmawiamy dzisiaj w gronie dużego biznesu w dużych miastach. Natomiast problem, dlaczego nie ma kandydatów, dlaczego ty rozmawiasz z panią o powiększaniu ust w Jaworze, to jest dopiero geneza. Dlaczego ta pani nie była przez nikogo zmotywowana, żeby się edukować i przyjść do ciebie do fabryki? I wydaje mi się, że rozmowa o tym, gdzie polityka może wspierać też firmy,
to jest odpowiedź na wiele bolączek, bo my same firmy nie rozwiążemy tematów, jeżeli nie będzie wsparcia, choćby w elastycznym czasie pracy zapisanym w kodeksie dla matek wracających po urlopie macierzyńskim, gdzie nie będzie na przykład wsparcia projektów edukacyjnych nie kosztem tylko firm. Bo znowu, duże koncerny dadzą radę, ale duża ilość małych i średnich przedsiębiorstw, to nie jest tylko polski przykład, niemiecki to samo, może ich nie być stać na to, żeby pewne rzeczy inwestować, bo rola państwa jest bardzo mocna i ta dyskusja powinna być. Ale to jest pytanie, ile uważamy, jaką wartość ma na przykład edukacja, bo powiedziałeś stać państwa, a państwo stać na różne rzeczy. Wydaje mi się, że powinno być też stać na dobrą edukację. Z jakiegoś powodu tak się nigdzie nie dzieje. Ale słuchajcie, bo mamy jeszcze 2-3 minuty, a potem chciałam jeszcze państwu oddać głos. Przepraszam cię, Moniko, widzę tam na lewym skrzydle Kasia Byczkowska, masz coś do dodania? Would you like to add something? Yes, going back to the roots of the situation. I have a feeling that we don't have a problem with activating women in Poland, because historically speaking, co dobrego, pewnie ten komunizm robił, to te kobiety jednak pracowały. Women worked even during the communist times. Firma nasza w Polsce, prawie do Niemiec, jakby te kobiety znacznie więcej. Bo historycznie kobiety, po prostu ekonomicznie po prostu musiały pracować. I to zostało, słuchaj się zmienia teraz, 500+ i tak dalej. Aczkolwiek wciąż nie jest źle. Ten raport chyba też pokazuje, że ilość kobiet pracujących nie jest wcale mała w Polsce. Procentowo to 40, jakoś tam to się rozkłada. Natomiast problem jest w tych wyższych, a właściwie to najwyższych stanowiskach, dlatego że mamy drastycznie Tak? Czyli generalnie Ja pozwolę sobie dorzucić, bo to jest to, o czym mówiłam. Z jednej strony myślę, że pewne rzeczy trzeba narzucić, dlatego, bo kobiety często mówią nam o tym, że słuchajcie, ale ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby no właśnie wyjechać gdzieś na przykład, czy podjąć pracę na wyższym stanowisku, dlatego, bo ona będzie związana z wywiadami, większą ilością nieobecności w domu i tak dalej. No więc wracamy do tematu, który można narzucić być może odgórnie. To jest kwestia z jednej strony tego, jaka ilość kobiet powinna być w zarządach, w radach nadzorczych i tak dalej, ale jaką rolę również i jak dużo czasu również ojcowie czy partnerzy tak, powinni poświęcać na współdzielenie się tą pracą nad dzieckiem, tak? Bo jeżeli kobieta ma dochodzić do pewnych stanowisk, ma czas na to, żeby się po pierwsze nauczyć, wrócić do pracy i tak dalej, to ktoś ją musi odciążyć w domu. Więc mówię, to są obydwa tematy są ze sobą powiązane i faktycznie musimy, my myślę, jako biznes pracować nad tym, żeby uświadamiać, ale żeby również wpływać na ustawodawstwo po to, żeby to się zaczęło zmieniać. Jedno słowo mi przypomniało, że parytet działa w taki sposób dosyć ciekawy, bo jak się pojawia ten parytet, bo tak jak mówisz, nie ma tych kobiet, czy brakuje technicznych i mamy podobnie, tak? Jest jakieś nowe stanowisko techniczne bardzo, nie ma kobiet. Nagle się okazuje, że jest parytet, czy się znajdują te kobiety, tak? Więc jest kwestia tego, żeby po prostu dobrze poszukać czasami. Jak się długo i dobrze szuka, to się znajdzie też, tak? Czy trochę więcej włożyć w to wysiłku, żeby znaleźć te kobiety. Kasia, chciałam wrócić do twojej uwagi, że w Polsce dużo pracuje kobiet. Akurat wynotowałam sobie poziom aktywizacji zawodowej. W ogóle w Polsce jest niski poziom aktywizacji zawodowej wobec społeczeństwa, ale uwaga. W Unii Europejskiej pracuje 62% kobiet. Oczywiście są różnice, bo Skandynawia jest więcej, południe jest mniej. W Polsce czynnych zawodowo kobiet jest 48%, czyli 62% średnia unijna, ja nie mówię o Skandynawii, i 48% w Polsce. I teraz, kochani,
W Niemczech zawsze się mówi po dyskusji was haben sie damit genommen, czyli co wam po dyskusji zostaje. Ja bym chciała, żebyśmy zostali z jednym takim faktem. Polski PKB, i to są wyliczenia, polski PKB byłoby, uwaga, wyższe o 270 miliardów złotych. 270 miliardów złotych, a polski PKB jest jakieś 600 dolarów, czyli razy 4 to jest 2 400 000. 270, czyli jakieś 12%. Polskie PKB byłoby większe o 12%, gdyby tyle Polek pracowało, ile średnia unijna. 270 miliardów złotych. I my to tracimy. I teraz mówiąc językiem korzyści biznesowych, dlatego ja tak nie lubię wchodzić w te przyczyny, bo wydaje mi się, że powinniśmy mówić językiem korzyści. To, co Amerykanie nazywają globalization, capitalization of the human potential. My po prostu zostawiamy ten potencjał leżący odłogiem. Capitalization of the human potential. I to jest jakby dla mnie przesłanie. Capitalization of human potential. That's the message for me. I won't go into the reasons, because I think we all know. Maciej Witucki said that he would drop by. Bo moja żona zajmuje się dobrymi dziećmi. He said, to naprawdę są takie przyczyny. Because, i to szkoda o tym mówić, bo wszyscy wiemy. Nie wiem, ile panów w Polsce jest w urlopie tacierzyński, kto z tego korzysta. 1%, dziękuję bardzo. Pamiętam, jak Gerhard Schröder był kanclerzem. Urodziło mu się dziecko, już nie był kanclerzem, ale był szefem landu. Chancellor anymore. He was the land president. W każdym razie w Niemczech Sigmar Gabriel też, prawda? Urodziło mu się dziecko i wziął pół roku jako bardzo wysoki polityk, wziął urlop tacierzyński. To jest przykład, prawda? That's an Więc example. Pamiętajmy tylko o tym, że ten potencjał się po prostu marnuje. 270 miliardów złotych większy polski PKB. Of more zostało nam 10 minut, Polish GDP. Jeżeli pozwolicie, moi drodzy, to ja bym chętnie oddała głos Allow me sali, to give proszę bardzo, mamy jakiś the mikrofon? Floor to the audience. Have we got a microphone? Dziękuję bardzo, Zuzanna Rodzińska-Bluz. Bardzo dziękuję za ciekawą dyskusję. Nie wiem, jak jest z udziałem kobiet w biznesie, ponieważ nie jestem w tym sektorze. Natomiast mogę Państwu powiedzieć, że obecność kobiety w życiu publicznym w Polsce budzi bardzo niezdrowe emocje, zwłaszcza ze strony panów niestety cały czas. Natomiast nie jest to związane moje pytanie. Pani prowadząca mówi o rozwiązaniach i też ja chciałam zadać pytanie do Państwa o rozwiązaniach. And I would like to ask all of you about solutions. Systemic solutions. How can business influence systemic solutions in Poland? I'm speaking about systemic solutions in terms of what sort of systemic solutions can be introduced by the company in terms of nurseries, in terms of nurseries, starszymi osobami. To wszystko są role pełnione w znacznej mierze przez kobiety. To są rozwiązania, które leżą po stronie państwa. Natomiast to, co mnie interesuje, to jak biznes może facylitować tą zmianę i na nią wpłynąć. Dziękuję. Participate and induce these changes. Znaczy mi się wydawało, że myśmy troszkę przykładów dali, ale bardzo proszę, może ja chciałam się jeszcze odnieść. Wiem, że nie chcesz, żebyśmy odpowiadali na pytanie o tę diagnozę, ale tak, ale no, myślę, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy działali w swojej strefie wpływów. I to jest dziś moje motto. I teraz jeden apel oczywiście ze strony biznesu, żeby dalej prowadzić tego typu dyskusje i dalej wprowadzać tam, gdzie mamy na to wpływ, takie rozwiązania, które będą wspomagały tą aktywizację. U nas chciałam powiedzieć jeszcze o takim przykładzie programu Przyszła Mama, gdzie kobiety w ciąży mogą pracować 6 godzin przy pełnym wynagrodzeniu. I druga rzecz, którą my
możemy zrobić wszyscy, to jest to, że gdzieś tam z mojego doświadczenia rekrutacyjnego wynika też to, że kobiety przychodząc do firmy, jak się je pyta o oczekiwane wynagrodzenie, to jak kobieta jest kompetentna, wykształcona, bardzo często ona podaje niższe wynagrodzenie niż mężczyzna. I to jest taki mój apel do wszystkich nas, do tych osób, które mają córki, żeby od początku, bo ten przykład z nauczycielem matematyki mi się bardzo podobał, tam nauczycielem, chłopcem i dziewczynką, która rozwiązywała zadanie. To jest właśnie to, co później powoduje, że kobieta stara się o miejsce pracy i dostaje to pytanie o wynagrodzenie, to przy wysokich kompetencjach podaje to niższe wynagrodzenie niż mężczyzna. I to jest taki gdzieś apel do nas wszystkich. Nie wiem, czy pani uważa, pozwolę sobie w takim razie tylko dorzucić. Ja myślę, że tak naprawdę to, co biznes może robić, to co już w jakiś sposób robi, to jest po prostu prowadzić na swoją skalę te działania. I one jest zmaksowane. Dlatego naszą rolą jest jako Trójkąta Weimarskiego Kobiet, żeby mnożyć te przykłady i żeby zachęcać kolejne firmy do tego, żeby one działały. Natomiast siłą rozpędu, i to jest jakiś tam kolejny etap, to jest faktycznie wymuszanie pewnych działań również, dlatego, bo to nie jest rolą biznesu, żeby tworzyć żłobki czy przedszkola. A tak się dzieje. Chociaż tworzymy. A tak się dzieje tak czy inaczej. Tak? Tyle tylko, że mogą to zrobić duże zakłady. Najczęściej, jeżeli już to robią, to duże zakłady, a nie małe firmy, które po prostu na to nie stać. Natomiast jest mnóstwo rozwiązań i naszą rolą jest, myślę, mnożenie i pokazywanie i zachęcanie innych do tego, żeby tego typu rozwiązania wdrażały. Ale również te działania oddolne właśnie, czyli poszerzanie świadomości kobiet. Tak? Czyli w jakimś stopniu również powodowanie, żeby te dziewczynki i kobiety, które mogą wrócić na rynek pracy, żeby one chciały wracać na rynek pracy. To jest dawanie przykładów. Jeżeli prezesi czy politycy, tak, biorą urlop tacierzyński, to jest to pewien przykład. No, świadomość społeczna zmienia się i ja nie chcę powiedzieć, że my mamy czekać kolejne 100 lat, aż świadomość nam się zmieni, ale to od tego, od takich działań również należy zacząć. I całe szczęście akurat tych inicjatyw kobiety, które powodują, że mamy te programy mentoringowe i różne rozwiązania jest sporo, więc liczę na to, że to przełoży się w końcu również na jakieś działania ustawodawcze. Może dodam też, nawet dzisiejszy panel, it's good that today's panel is there. Perhaps that's the idea that we have such agendas in Leviathan organization, not for L'Oreal or somebody else to boast. Because today we I jeżeli wprowadzimy, nie, ale jeżeli wprowadzimy to na agendę i rzeczywiście tak jak wprowadzimy, mieliśmy dzisiaj może być to jak jeden z elementów dyskusji publicznej ze strony instytucji, jakim jest na przykład Lewiatan czy Konfederacja Pracodawców i tak dalej. Czy rzeczywiście wprowadzenie tego do obiegu, do normalnej rozmowy, która skutkuje, i dalej się upierał, pracą u podstaw, czyli od edukacji, edukacji jeszcze raz, edukacji, wyrównywania szans oczywiście. I jeden tylko wielki apel, bo widzę czas na dzwonię, ale go muszę powiedzieć. I na szczęście tutaj bardzo dużo pań mi powiedziało, żeby też zwracać na jedną rzecz uwagę, żeby skończyć pewnymi schematami i szufladami. Dlaczego kobiety powinny być zatrudnione, bo to powinno wyjść zupełnie z debaty publicznej, bo panie to są takie, sorry, a mężczyźni inne. Rozmawiajmy o kompetencjach, rozmawiajmy o wiedzy, rozmawiajmy o zaangażowaniu, a nie szufladkujmy ludzi. Ale my to bierzemy tutaj, w tym forum, tak, ale zapraszam cię do mojej wsi na Mazury, porozmawiaj z paniami. A ty w Jaworze albo we wsiach koło Jawora, gdzie Mercedes nie jest tak mocno znany. Świat nie jest tylko w oparciu o duże koncerny. The world is not just about big cities and big concerts. Chciałam ci powiedzieć, że bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś. Thank you very much for saying this. Ja 6 lat temu w mojej firmie wystartowałam z takim programem She's Mercedes, z takiego bardzo prostego przekonania, że marki samochodowe są ślepe na jedno oko. Wszystkie reklamy kierują do mężczyzn. Nowy model Mercedesa, pan w garniturze jedzie przez miasto, światła, nie pamiętam, jaki to jest model. Tak jakby w ogóle nie było kobiet. No i wtedy nagle się okazało, że tych kobiet było 10% wśród naszych klientek. My w tej chwili, ponieważ świadomie robiliśmy tę akcję She's Mercedes, ona była marketingowa najpierw,
ale właśnie przerodziło się potem to wsparcie, ale w tej chwili 30%. Naprawdę świat jest ślepy na jedno oko. The world is I bardzo chciałam Ci podziękować za to, że powiedziałeś, że lewiatan, dlatego że ja ten temat kobiecy chciałam już dawno jakby w tym formacie poruszyć. Ktoś mi zaproponował panel miejsce kobiety w świecie. Ja mówię, czy ktoś się zastanawia nad miejscem mężczyzny w świecie? Co to jest w ogóle za temat? The place of women in the world. Does anyone think about a panel entitled Jest jeszcze the place jedno pytanie, of a man o, dwa nawet. In the world? To najpierw pani i ty i potem kończymy. Dziękuję. I wanted to say why it's so bad, in spite of all these good examples. We are living in a country where carers for disabled persons are disallowed to work. They cannot officially earn wages at work. This concerns not only the siblings of such persons. This means whole families. There are more and more of such people. I am an entrepreneur. I lead a woman's company. We're members of Leviathan. We've been talking about this for 2 years. Życzeniowych ze szkół. Tego to dotknęło mojego syna, który w tej chwili studiuje. Złożyłam skargę w Parlamencie Europejskim na blokowanie edukacji uczniom z niepełnosprawnościami w naszym kraju. Komisja Petycji dopytuje się w tym tygodniu, jak się sytuacja zmieniła od tamtego czasu. Co ja mam im powiedzieć, drodzy państwo? Po prostu jest to równia pochyła to, co się dzieje u nas w edukacji. Ja przed kilkoma laty prowadziłam w Łodzi taki projekt pracodawcy gimnazjalistą, jak jeszcze były nazwa, wskazując na potrzebę pokazywania firm i lokalnego rynku biznesu młodzieży, która często nie wie, jakie są opcje na rynku pracy. To jest ta edukacja, o której musimy pamiętać. Ale w tej chwili, wobec tego, co się dzieje w polskich szkołach, trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że jakiś dyrektor wpuści rodzica, przedsiębiorcę, który będzie organizował spotkania, tak jak ja organizowałam z IBM-em, czy z firmami informatycznymi, czy pokazywał młodzieży, dlaczego warto kształcić się w kierunku zawodu inżyniera. Jakie są później... Bardzo pięknie dziękujemy za ten głos. Pani powiedziała, że jest przedsiębiorczynią, jest członkiem Lewiatana. Ja myślę, że zabieramy ten głos i przekażemy to Rafał, prawda, że to jest, pojawił się taki bardzo ważny temat. Mamy 45 sekund. Ostatnie pytanie. Ja mam raczej taki dysonans poznawczy. W każdym razie, jeśli chodzi o edukację i to, co zostało powiedziane, że mężczyźni to są ci, którzy mają potencjał, a kobiety muszą ciężko pracować. Ja nie wiem, jak Państwo pamiętają, ale ja pamiętam, że we wszystkich klasach, ja byłem w wielu szkołach, nie było takiej klasy, gdzie najlepszymi z matematyki nie byłyby dziewczyny. Ja nie pamiętam takiej klasy. I teraz coś w międzyczasie się dzieje. Dlatego tutaj jest pani powiedziała chyba, że coś się dzieje w międzyczasie. Stąd wracając do tej diagnozy, to nie chodzi o tą historyczną diagnozę, tylko co się dzieje teraz. Między tym, że ja pamiętam doświadczenia pod tytułem jako repetycja brałem u moich koleżanek, a nie odwrotnie. I to było naturalne, nikt się temu nie dziwił. W związku z tym, co się dzieje pomiędzy tym potencjałem tych dziewcząt, które się szybciej rozwijają, zwykle moim zdaniem są lepsze z matematyki w tych początkach. A potem mają pierwsze dziecko i zaczyna się pod górę, prawda? No właśnie, ponieważ jest tylko dziecko, ale właśnie ta kwestia wciągania na te wyższe stanowiska. Nie ma czasu, żeby o tym dyskutować. Nie mamy czasu, ale wszystkie te głosy są bardzo ważne, bo wydaje mi się, że możemy zrobić kolejną dyskusję, czy to na formacie Lewiatana, Ja pięknie dziękuję moim panelistkom, Kasia Byczkowska, Agnieszka Olenderek, Rafał Rudzyński. Nie było tak strasznie. Nadal tylko zwrócę uwagę, że paneliści. Będę mówił tak jak pani, które poprawiają to w tym towarzystwie. Nie, ale polszczyzna jest bardzo seksistowska, bo zobacz, Ania i Zosia poszły do szkoły, Piotrek i Paweł poszli do szkoły, ale jak jest Piotr i Zosia, to muszą być poszli. I mówią mi wtedy, no bo żeńskie się zawiera w męskim, to ja teraz zawarłam męskie w żeńskim.
To jest kolejny ciekawy panel. That's another interesting panel. Cornelia Pieper, konsul generalna, pięknie dziękujemy. I Monika Konstant, dziękuję Państwu za cierpliwość, za uwagę. Constant, thank you for no i myślmy your patience o tych tematach, bo naprawdę jest o czym myśleć. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękujemy za prowadzenie.